Edipres książki oraz PRL Studio przedstawiają. Jerzy Rakowiecki, pamiętnik inteligenta, historie wesołe, a ogromnie przez to smutne. Czyta Cezary Nowak, synowski wstęp. To fascynująca historia, niezwykła i barwnie opisana panorama losów polskiego inteligenta w XX wieku, napisał mi jeden ze znajomych wydawców. I w zasadzie idealnie mieszcząca się w naszej misji, ale niestety nazwisko jest za mało rozpoznawalne i nie zarobilibyśmy na niej, a na to nas nie stać. Dlaczego więc tak długo szukałem, aż odkryłem wydawnictwo? Które misje przedkłada jednak nad gwarancję zarobku. Przede wszystkim, mówiąc uczciwie, to ono. Edipress mnie znalazło, kiedy fragmenty poświęcone powstaniu warszawskiemu opublikowałem na Facebooku. A szukałem, bo uważam, że pewne długi trzeba spłacać. Do najważniejszych z nich zaś należą te, dzięki którym możemy zrozumieć, skąd przyszliśmy. Oczywiście, jeśli ciekawi nas, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i po co. Historia spisana przez mojego ojca faktycznie jest panoramą losów. Od malutkiego majątku na Mazowszu, przez Powstanie Warszawskie, po powojenny polski teatr z jego blaskami i cieniami oraz plejadą największych gwiazd. W tle zaś, a może raczej za kulisami, ma jeszcze Genealogiczny polski galimatias. Z jednej strony od rakowieckich kolejne pokolenia chreczkosiejów, insurgentów, mieszkańców i artystów, z drugiej od strony mojej mamy z domu Lejman, a właściwie Lehman, nadburzańskich chłopów, których protoplastą był niemiecki, a może holenderski lub szwajcarski guwerner z dworu hrabiostwa Orsettich. W świerżach nad Bugiem. Ta część rodzinnej polskiej historii nie jest tu opisana, ale warto wspomnieć, że z rodzinnej wioski mój dziadek wyszedł w wielki świat w jakimś stopniu dzięki pomocy młodej hrabianki, która finansowała naukę zdolniejszych dzieci chłopskich, a sama przeszła drogę od pozytywizmu przez anarchizm i feminizm po kooperatyzm i pionierstwo w ruchu spółdzielczym. A jak już wyszedł, to wylądował aż w Warszawie, gdzie jego firma budowlana postawiła m.in. istniejący do dziś wielki budynek poczty przy Poznańskiej. On sam zaś, mieszkaniec saskiej kępy, został nawet prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pragi. A potem go Niemcy w powstaniu rozstrzelali. Równie emblematyczny jest dla mnie opisany tu drugi z moich dziadków. Dobrze zapowiadający się śpiewak operowy, który rezygnuje z kariery, by zająć się pod upadającym mająteczkiem i choć haruje jak wół, musi wyprzedawać ojcowiznę po kawałku, bo jako chyba jedyny ziemianin w powiecie, oburzony na marszałka po przewrocie majowym, nie zapisuje się do BBWR-u, czyli bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, mimo że to dałoby mu ulgę w spłacie kredytów. Zarazem jednak nie jest ani za grosz endekiem. Jego kontakty z żydowskim kupcem Aronem należą do jednych z najbardziej przejmujących fragmentów wspomnień ojca. A z kolei po którejś z ostrych zim obwołany zostaje drugim po kwieku królem cygańskim, bo decyduje się wyrżnąć wszystkie świnie w majątku, by uratować tabor od głodowej śmierci. Umiera krótko po wojnie na raka. Ale tak naprawdę z tęsknoty za pracą na roli, jakby nie przypadkiem pieczętował się herbem Rola i ukochanym młodszym synem, który zginął w powstaniu. Ale wróćmy do rakowieckich Omas. W gruncie rzeczy bardzo przeciętnej rodziny szlacheckiej, pierwotnie z Podłęczycy, której szczytem zaszczytów było raz burgrabiostwo w tym miasteczku. I dwu- lub trzykrotne posłowanie na Sejmy Elekcyjne: Augusta II-Mocnego i Stanisława Augusta. A wszystkie jej związki małżeńskie były do końca XVIII wieku aranżowane w promieniu kilkunastu kilometrów od rodzinnego gniazda. Zmieniło się to dopiero wraz z upadkiem pierwszej Rzeczypospolitej. Małżeństwa sięgnęły aż Warszawy. Dzięki czemu do zaściankowej domieszała się na przykład Ormiańska. Ale uszlachcona przez Sejm Wielki krew. A potem już poszło! Dzięki czemu mam wśród przodków i posła na Sejm Wielki, i napoleońskiego generała, i wiceprezesa rządu narodowego w Powstaniu Listopadowym oraz wszelkich powstańców: od Kościuszkowskich, przez spisek księdza ściegiennego, po warszawskich. I w dodatku żadna w tym moja zasługa. I ojciec, i ja po nim, i każdy zresztą, sami piszemy swoje życiorysy. I najzacniejsi przodkowie nic nie pomogą, jeśli w nich coś napsujemy. Wracam więc do wspomnień ojca, które sam spisywał w ponurych latach stanu wojennego i pierwszych latach odzyskanej suwerenności. Robił to może jako trochę niespełniony literat, ale dzięki temu zachował do wspomnień dystans łącząc go z normalną w takich wypadkach melancholią i smutkiem. Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi, powtarza często za François Villonem, i bynajmniej nie tylko o dawne mroźne zimy mu idzie. Jeśli jest coś w jego życiu, czego może dobrze nie widać z fragmentarycznych wspomnień, to jakieś ogromne niespełnienie, Zaczynał bowiem karierę artystyczną jako niemal dziecko szczęścia, rozrywany jako aktor, chwalony jako początkujący reżyser przez samego Leona Schillera, obejmujący wreszcie dyrekcję małego, a jednak warszawskiego teatru jako bezpartyjny, jedyny taki w stolicy, czterdziestolatek, ceniony profesor PWST. I raptem wszystko się sypie. Najpierw szkoła teatralna z niego rezygnuje. Potem sypać właśnie zaczynają się złe recenzje. Wreszcie po marcu 1968 roku sam rezygnuje z dyrekcji, nie chcąc dać satysfakcji tym, którzy już piszą jego zwolnienie. Wśród serdecznych przyjaciół teatralnych zostaje nagle sam i od tej pory częściej reżyseruje na prowincji niż w rodzinnym mieście. I choć tworzy tam rzeczy cenne i ciekawe, przecież melancholijna gorycz, no, może goryczka, będzie odtąd towarzyszyła mu aż do czasu, gdy siada do spisywania szpargałów. Jak sam swoje wspomnienia? Trochę może kokieteryjnie, ale i samokrytycznie nazywa. Na pewno do tego melancholijnego smutku dokłada się trauma stanu wojennego. I fakt, że jego progenitura, najpierw ja w Krakowie, a potem moja siostra w Warszawie, jest internowana, a także zarżnięcie przez komunę Związku Artystów Scen Polskich, w którego zarządzie głównym z pasją działa do końca, później zaś jeszcze uderzony, co sprawia, że ten nigdy nie domator nagle na lata staje się najczulszą pielęgniarką i siostrą miłosierdzia. Sam pierze, prasuje, ceruje, szyje, robi zakupy z chudej emerytury, gotuje, sprząta i zmywa, a wieczorami zapełnia grube bruliony drobiazgowymi notatkami. Jak się Zosia tego dnia czuła? Czy udało się jej ręką ruszyć, powiedzieć choćby jedno niewyraźne słowo, uśmiechnąć? A potem, gdy mama staje nieco na nogi, Zaczyna spisywać facecje teatralne, wybierając z tysięcy wspomnień głównie te śmieszne i groteskowe, pozwalając sobie owszem czasem na pieprzne niedyskrecje, ale przecież bez goryczy, złości i frustracji. Jakby spłacał dług teatrowi, który wszak go uwiódł i wykorzystał, a wreszcie jakby porzucił. Wychodzi z tego, mam wrażenie, historia wesoła. A ogromnie przez to smutna. Co jest o tyle trafnym podsumowaniem, a zarazem tytułem, który, lekko trawestując wyspieńskiego, zdecydowałem się nadać całości, że ta, za Leonem Schillerem powtarzając, smakowita kwestyjka, pada w rozmowie gospodarza z poetą w Weselu, arcydramacie, który towarzyszył ojcu od scenicznego debiutu w 1945 roku, a nawet wcześniej. Od konspiracyjnych koncertów poetyckich w okupowanej Warszawie. Zresztą całe jego losy i całe wspomnienia, jak może każdego polskiego inteligenta, zdają się mieć coś z rozmowy gospodarza z poetą i innymi postaciami, z duchami włącznie. Polski los po prostu. Ale w tej swojej odmianie, w przypadku autora tych wspomnień, którą najlepiej chyba ilustruje inna kwestia sceniczna, też zresztą tego samego wieszcza, lecz z wyzwolenia. Trzeba by zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak wiele, co nie zależy od nikogo. Nie znam kwestii lepiej oddającej polski inteligencki etos w XX wieku. Jacek Krakowiecki. Część pierwsza moje szpargały rozdział pierwszy Ziemianie bez Ziemi. Słowo szpargały zaistniało dawno, ale dla dzisiejszego młodego zwłaszcza człowieka staje się ono coraz mniej przejrzyste. Kłopot. Zwłaszcza dlatego, że w tych moich szpargałach trochę będzie od sasa, a trochę do lasa. Brzmi to felietonowo, ale cóż poradzić. Zawsze mogę sobie to skreślić, tamto wymazać lub przefasonować, bo przecież wszystko, co tu piszę, jest przeznaczone do szuflady. Do szuflady ze szpargałami. Tak, kiedyś to się, panie Dziejski, pisało. Ładnie pisało, bo można się było wprawić. Zygmunt Krasiński napisał, jak wiadomo... Tylko do delfiny Potockiej, do swego Sorento, ni mniej, ni więcej tylko pięć tysięcy listów. Wspaniałe, przerażające. A ile otrzymywał? Od tejże delfiny, od Jaśki bobrowej, od papy generała, od Orcia, czyli Lubomirskiego, od Gaszyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, panie dobrodzieju, tak, tak, Gerwazeńku. Moi rodzice nic nie wynieśli z Powstania Warszawskiego, jak tylko dwie walizeczki, z których to w jednej, o ironio, znajdował się komplet srebrnych sztućców do spożywania darów bożych. I te gdzieś po drodze zaginęły. No nie całkiem. Kilkanaście sztuk z monogramami zostało. W drugiej zaś rodzinne szpargały, które mnie się dostały w spadku, a wśród nich jest list barona Puszeta, pisany do pradziadka mego, Eugeniusza Rakowieckiego, z datą 27 grudnia 1862. Ten list, wynoszony w walizeczce, a przy nim jeszcze starsza rodzinna pamiątka, list pra-pra-pradziadka Mikołaja Moroza z 1832 roku. A więc ten list pana barona, tuż przed powstaniem styczniowym pisany krągłymi literkami, do czytania przez lupę, przewędrował długą drogę z Paryża do jednego z powiatów guberni warszawskiej Królestwa Polskiego na wieś, do majątku, do dworu, w którym to dworze pradziadek mój Eugeniusz, zasiadłszy w miękkim bidermajerowskim fotelu, i przysunąwszy sobie bliżej lampę naftową z zielonym kloszem, pijąc swoją wieczorną herbatę, czytał: Kochany panie Eugeniuszu, właśnie się wybierałem wylać na papier całą moją żółć za tak długą niepamięć i brak wiadomości od państwa. Już wyostrzyłem stalowe pióro i przyciąłem ostro ciężarem mego żalu. Już była zamiast atramentu przygotowana piołnowa odmiana, i jedynie tylko wstrzymywała mnie trudność pogodzenia tych wszystkich przyrządów z życzeniami, które przy nadchodzącym Nowym Roku i święcie Pańskiego Patrona tak serdecznie jak to czuję przesłać pragnąłem. I dalej maczkiem na sześciu stronach. W przekroju czytam. Wymowna jest statystyka. Obie wojny nie zniszczyły tyle dworów, ile uległo dewastacji pomiędzy rokiem 1945 a dniem dzisiejszym. Po 1944 roku dwory jak drzewa zaczęły usychać, a przecież stanowią one część kultury materialnej narodu i historii Polski. Niektóre z nich zachowały się na tej zasadzie, że trwają tak długo, dopóki się nie rozpadną. Zmieniono je na siedziby PGR, szkoły, ośrodki zdrowia, mieszkania ludzi, którym nie przychodziło do głowy, żeby coś naprawić, bo to nie ich. W nielicznych przypadkach takich dworów jest mniej niż sto. Pozostały one w rękach dawnych właścicieli, tam gdzie były resztówki, albo trafiły do rąk mądrych użytkowników, którzy wiedzieli, co z nimi zrobić. Jaką wartość ma historia? Tego się nie wyliczy. Podobnie z przeszłością. Z każdą. Bo zdewastowane czy rozkradzione polskie dwory to nie tylko straty materialne, jak każde dobro narodowe. O tym wie nie tylko każdy baran. Osioł również. Teoretycznie. Bo i skąd się ma dowiedzieć? Na przykład, co znaczy określenie ziemianin, ziemiaństwo. Więc zaglądam do słownika języka polskiego. Ziemianin, właściciel majątku ziemskiego, dziedzic, obszarnik. Bardzo dobrze i krótko. Po pierwsze, rzeczowo, po drugie, historycznie, po trzecie, klasowo. Natomiast Encyklopedia Glogera podaje definicję i opis aż na trzech szpaltach. To przecież Encyklopedia Staropolska. Początkowo, podaje Gloger, w czasach piastowskich. Ziemianin oznaczał wszystkich mieszkańców wiejskich, bez względu na stany. Później dopiero oznaczał wyłącznie szlachcica, a jego dobra ziemskimi zowią. Mój stosunek do ziemian w latach, gdy jeszcze istnieli jako klasa społeczna, a więc w moich latach szczenięcych i młodzieńczych, był ironiczno-kpiący. Wynikało to częściowo, jakby się dziś powiedziało. Ze szpanu. Częściowo z tego, że na życie patrzyłem krytycznie i, jak powiada miłość, przez literaturę. Ale wreszcie, choć znałem to środowisko dość powierzchownie, także z przyczyn obiektywnych. Co to znaczy? Ano po prostu, wielu moich rówieśników, krewnych, powinowatych, znajomków, znajdowało się pomimo przynależności do tak zwanej inteligencji... Na dość niskim poziomie, poziomie intelektualnym, oczywiście niemoralnym lub etycznym. No, nie można generalizować. Na pewno z tym bywało różnie. Zresztą i dzisiaj moja wiedza o tym nieistniejącym przecież środowisku jest raczej dość powierzchowna, a nawet nie wolna od uprzedzeń, o co najłatwiej. Zresztą moje życie potoczyło się odmiennym torem. Może dlatego nie przeżywałem tej zagłady w sposób nazbyt bolesny. Inaczej jednak ta sprawa wygląda, gdy patrzę dziś, zwłaszcza na ten mały i także daleki skrawek rodzinnego świata, który nie wróci nigdy. Bo i po cóż? Chyba do muzeum osobliwości, do działu szpargałów. Ano, właśnie. W słowniku języka polskiego znajduje definicję szpargały. Kawałek, skrawek papieru, papier zapisany lub zadrukowany, nie mający większej wartości. Jakieś bliżej nieokreślone pisma, papiery, stare dokumenty itp. Dbać o każdy szpargał, tkwić, grzebać się w szpargałach. Bardzo mi ta definicja odpowiada. Rozdział drugi: Tryptyk stan grecki. Chmielewski, zaprzęgać! z daleka już krzyczała dziewucha, przejęta powagą polecenia. Bo Chmielewski nie zaprzęgał koni o byle co, i do byle czego. I było tak: cugowe kare, wiadomo te do karety gniadę czy dropiatę do powozu lub bryczki jak szykował się wyjazd w goście lub po gości lub w jakiejś innej ważnej sprawie a za interesem czy tam po do miasta to jechał fornal czy chłopak jak który był wolniejszy a chmielewski to był stangret fornali jest wielu stangret jak ten król jeden Cóż z tego, że ten król utykał mocno na jedną nogę. Jak wlazł na kozioł, to nic widać nie było, że ma jedną nogę krótszą. Ryszard III też był kulawy. Ktoś może pomyśli, że z racji swego kalectwa do innej roboty się nie nadawał. No to głupio pomyśli. Jak byle chmeta siedzi na koźle, to wiadomo, że zanim na siedzeniach miękkich nie pan, a dupek siedzi na dupie. W tym naszym języku różne przysłowia mówią na przykład jaki pan taki kram poznać pana po cholewach i tak dalej taki już był ten Chmielewski cholewa przede wszystkim dlatego był to człowiek godny bo nie pił czasem tylko i to tylko zimą gdy wracał zmarznięty to choć dostawał złotówkę na strawne pan lubił go kieliszkiem poczęstować żeby się człowiek Rozgrzał. W ten kieliszek wchodziła wódki jedna angielka. To było wymierzone. I ten kieliszek był ze szkła grubego, rżniętego, sześciokątny i stał zawsze na swoim miejscu w kredensie po lewej stronie i czekał. Czekał na swoją okazję. Na przykład na okazję, gdy zjawiał się za interesem sam Aaron. I choć w mieście. Na piętnaście tysięcy mieszkańców było trzynaście tysięcy Żydów, to przecież Aaron był jeden, był jak Chmielewski, był jak król, przynajmniej dla nas dzieci, a wyglądał jak sam Jechowa, wysoki, barczysty, z długą, piękną, jedwabistą, białą brodą, a nosił się zawsze, jak obyczaj kazał, na czarno, w długich butach ale w hałacie do obcasa długim. Gdyby zamiast jarmułki czarnej miał piuskę, nic tylko biskup albo papież Juliusz II. Zjawiał się rzadko, ale jak był, to nie bez ważnego powodu. Jesienią o buraki cukrowe, latem o pszenicę, jęczmień. Lubiliśmy go, bo zawsze przywoził dla nas dzieci pudełko landrynek. Ale jakie to były landrynki? Wielkie, kolorowe, lekko kwaskowate i słodkie i o smaku migdałowym, a niektóre pachniały jak tatarak lub jak mięta. Takich landrynek nie jadłem już nigdy w życiu. Aaron, tak, ten również wiedział, co to znaczy godnie się zachować. Gdy mu nalano do pełna, do samiutkiego rantu wódki skłaniał lekko głowę, która mu się tak ze starości pewnie lekko chwiała na boki i mówił to, co każdy dobrze wychowany człowiek, gdy przyjdzie w gości do polskiego dworu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jeszcze jedno oko, a właściwie nie, oko tylko powieka mu drgała, jak Juszkowi Grudzie, co umarł dużo za wcześnie dla siebie, dla teatru i dla siostry swojej Marysi Kościałkowskiej. I pijąc łyczkami, jak lemoniadę, przechylał do tyłu i do tyłu głowę, i tylko grdyka, jak nieprzełknięty kartofel, chodziła mu w górę, w dół, w górę, w dół. Chmielewski tak nie pił. Chmielewski wlewał sobie w gardło jednym przegięciem ręki i szczelnie zamykał powieki, żeby nie było widać, że mu oczy na wierzch wylazły. Ale obaj tak samo wytrząsali resztkę wódki z kieliszka na ziemię. Może swoim bogom na ofiarę, a może dlatego, że tak było obyczajnie i grzecznie. Ale ten jeden kielich chmielewskiego, ten od mrozu, to było wszystko. Może dziwakowi wódka w ogóle nie smakowała. A czy to wszystkim smakuje, a piją? Bo z tym chmielewskim nigdy nie było wiadomo, jak było wiadomo z innymi. Był wdowcem, dzieci nie miał, rodziny dalszej też nie i z nikim się nie spoufalał. Mieszkał jak wszyscy inni w czworakach, ale przebywał tam niechętnie. Wolał stajnie, a najwięcej to wozownie, gdzie można było odpucować karetę, żeby lakier świecił jak należy. Jak psu jaja, mówił chichocząc tak jakoś bokiem ust. I gdzie pucował kopyta końskie, jak to się mówi, do siódmego potu, a on mawiał do glancu. Ale Chmielewski mało kiedy chciał się śmiać. Raz, że takie śmichy, chichy nie przystoją człowiekowi na stanowisku. Dwa, że z usposobienia w ogóle nie był wesołek. A trzy, i to może najprawdziwsze, bo mocno był szczerbaty. Od wtedy, kiedy mu kowal zęby bolące z samego przodu obcęgami wyjął, bo nie było już innej rady. A nawet nie to było najgorsze, że bolały, bo czego to człowiek nie ścierpi, tylko że wciąż puchł od tych zębów i wstyd było na kozioł leść taką napuchłą gębą, bo gdzie jak gdzie, ale na koźle z każdej strony, czy z lewej, czy z prawej, nic ukryć się nie da. Głupio zrobił, że dał sobie te zęby wyrwać, bo tęchło, ale gęba zrobiła się jakby dziurawa przez te szpary. Więc może i dlatego mało się kiedy uśmiechał, ale i wtedy usta ręką niby tak sobie przesłaniał. I tak mi się ten Chmielewski zapisał w widoku, a może on tylko ten swój wąs sprawdzał, czy jest na swoim miejscu? A wąz miał czarny, ostro wykręcony, jakby na szpilki dwie. Dziewuchy chichotały, że on ten swój wąs pastą, co kopyta konią pucował, szwarcował sobie. Boże czernił to fakt. Na głowie był już mocno szpak, a niżej pod nosem kruk. Była taka pasta. Dobromil się nazywała, i ona w szafce przy drzwiach zaraz się znajdowała. Dla karych koni. Tych od karety. Kiedyś była ich czwórka, bo do karety czwórkę się zaprzęgało. Jak kopyto się świeci, mówił to jest legancko. Gdzie zgubił przedrostek e, nie wiem. Ale dla niego wszystko było legancko albo nielegancko. Legancko było zajeżdżając przed ganek, strzelić z bata, aż się wrony zrywały z krakaniem z drzew. I było ten wąs na szpilkę nosić. Więc żeby tych pielęgnowanych wąsów nie zepsuć, mówili, że zwykł był sypiać na poduszkach wysoko, jakby siedział na koźle, a nie w łóżku. A którąś wiosną, jak do rannego obrządku koni nie stawił się, a zwykle przecie pierwszy był na posterunku, to jak do niego poszli pytać, takim go właśnie zastali na tych poduszkach. Wyprostowanego, ze sterczącym wąsem i okiem na wierzchu, jakby zapomniał po pańskiej gorzałce przykrycie powieką. Ale oko było martwe i on cały był martwy, i nie było już o co pytać. A ludzie powiadali, że Chmielewski, jak żył, tak umarł godnie. Tyle, że nikt po nim nie płakał, bo jak się już rzekło Dzieci nie miał po nieboszczce żonie, ale dzieci lubił. I lubił też, żeby były grzeczne. Kiedy przychodziliśmy do wozowni, zawsze zdejmował czapkę, bo wiadomo, dzieci były pańskie. Ale patrząc surowo i szukając ręką wąsa, poświstywał przez tę swoją dziurawą gębę. A cóż to się mówi, jak się przychodzi z rana? Na co my chórem? Dzień dobry Chmielewskiemu! A dzień dobry, dzień dobry. Siadajcie. Po czym następowała taka mniej więcej rozmowa. To już po śniadaniu? Po śniadaniu. A najedli się? Najedli. To i chwała Bogu, bo to grunt. Ten dialog tak zapisał się w naszej pamięci, że nawet wtedy, gdy Chmielewski już dawno odjechał, sztywny i godny, na swym śmiertelnym koźle do samego pana Boga, Spotykając się w jadalnym pokoju, mówiliśmy chórem niby poranną modlitwę: Najedli się? Najedli. To i chwała Bogu, bo to grąd. Ale wtedy, gdy jeszcze żył, mówiliśmy, łasząc się jak koty i patrząc mu miłośnie w wyłupiaste oczy: Chmielewski da posiedzieć w karecie, co? Chmielewski da, chmielewski da, bo posiedzieć w karecie. Była to rozkosz nad rozkoszami. Czarne, lakierowane pudło, miało po bokach szyby w oknach, z tyłu małe owalne okienko, miękkie, pikowane siedzenia z podpórkami pod łokieć, i całe wybite było grubym, mięsistym, granatowym suknem. Za tymi oknami przelatywały w pędzie drzewa, wsie, miasta i miasteczka, góry, lasy, rzeki i doliny. A wszystko tak piękne, tak kolorowe, jak nigdy świat nie będzie się już wydawał, nawet na barwnych folderach reklamujących wyspy kanaryjskie, wybrzeża Florydy i wodospad Niagara. Bo cóż może być pojemniejszego od wyobraźni dziecięcej i cóż mocniejszego od wiary w istniejące? A taka wiara to grunt a teraz trącam się, sam siebie trącam łokciem w bok, wysiadam z tej karety i myślę, gdzie jestem? I czy to możliwe, żebym taki szmat drogi ujechał? I cóż to za przystanek, ten na którym wysiadłem? Nie poznaję znajomej tak dobrze okolicy. Nie ma kapliczki z drewnianą figurą świętego Jana Nepomucena, co stała zawsze na rozwidleniu dróg. Nie ma świerków, które górowały nad okolicą, które z odległości kilku kilometrów tak wyraźnie było widać. Czy one w ogóle były? Każdy z nas, każdy miał kiedyś swoją ikwę srebrną falą płynącą i swoją dolinę isy. Ale prędzej czy później roztopią się śniegi wszystkich nawet Franciszków Wionów i staną się po prostu niegdysiejsze. Więc nie płaczę nad rozlanym dawną mlekiem. Ja w ogóle nie płaczę. Co najwyżej próbuję się tylko uśmiechnąć. Nieśmiało, jak Chmielewski kącikiem ust. I wio! Wiś ta wio w tę moją podróż dookoła świata, który przeminał. Nie. Ten świat... Zapadł się. Tak jak zapada się wszystko, gdy trzęsie się ziemia. Wczoraj TV nadała audycję z okazji dziewięćdziesięciolecia Marii Kuncewiczowej. Felieton filmowy skręcił oczywiście w Kazimierzu nad Wisłą Ludwik Perski. Z pokolenia Kuncewiczowej ostał się jeszcze chyba tylko Rusinek. Choć i ten o kilka lat młodszy. Bardzo to wszystko pięknie perski zaaranżował. Dowiedzieliśmy się, że Jan Józef Szczepański to jej bratanek. Cała rodzina tak utalentowana. Lubię i cenię pisarstwo Kuncewiczowej. Kuncewiczowa, wspominając swą matkę, róże, skrzypaczkę, mówiła o wartościach transcendentalnych muzyki. Powiedziała, że tworzy się ją wtedy, gdy nie można inaczej wypowiedzieć siebie. To samo odnosi się i do literatury, w ogóle do sztuki. Pisze się, maluje, rzeźbi, gdy nie można inaczej wypowiedzieć siebie. Wydaje mi się, że ta definicja jest bardzo trafiona. Kiedyś i Wogal mówił przy okazji Akropolis, że wypowiedź poetycka to to samo co wypowiedź prozą, tylko stopień wyżej. A co jest powyżej tego stopnia? Co jest stopniem następnym? I wogal, który był mistykiem, mówił: że wyżej jest Bóg. Chodziliśmy do Galla w czasie okupacji przez jakieś pół roku, może nawet dłużej, kiedy zawieszono nam wykłady i ćwiczenia aktorskie w podziemnym PIST, Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Iwogal był uroczym człowiekiem i strasznym gadułą. A już jak wlazł na te swoje akropolis, to w żaden sposób nie mógł z niego zleść. Nie śmieliśmy przerwać, a wychodząc po wykładzie, krępowaliśmy się zajmować ubikacje. Ale ledwośmy wyszli na schody, gdzie na półpiętrze znajdowała się wspaniała palma w drewnianej donicy, i już sikaliśmy do niej z ulgą niewysłowioną nie zważając na tak zwane dobre maniery my to znaczy leon gołębiowski władek szejbal i ja na parterze w bramie czekały nasze dziewczyny hanka ader późniejsza pierwsza żona ojca ewa szumańska i staszka Łopuszeńska, i kleły nas strasznie zaciskając kolana wyżej na piętrze i wogal Czytał głośno pani Halinie, swojej żonie Wyspiańskiego. A było tam co czytać. Było. Profesor miał wspaniałą bibliotekę. Lata okupacyjne to okres mojego zauroczenia literaturą, poezją, książką w ogóle. Patrzyłem na te gallowe zbiory, łykając ślinkę. Patrzyłem jak na lody śmietankowe w upalny dzień. No. Było tam co oglądać, ale gospodarz patrzył nam na ręce. Nie ufał? Kiedyś opowiedział nam o takim facecie nazwiska nie zdradził który kradł mu książki. Powiedział: wynosił mi książki w sposób sprytny, ba, perfidny. Gdy zostawał na moment sam w pokoju. Szybko wyciągał z półki upatrzony wcześniej egzemplarz, przystawiał stempelek ze swoimi imieniem i nazwiskiem, po czym za jakiś czas odkrywał ten egzemplarz przy okazji odwiedzin. Nie, nie podebraliśmy nigdy Gallowi żadnej książki. Ja natomiast skupowałem je namiętnie, mimo biedy, gdzie się dało i co tylko ciekawszego dało się znaleźć na wózkach w sprzedaży ulicznej lub w mojej ukochanej księgarni u S. Dipla na ulicy Moniuszki. Ludzie wyprzedawali się z książek, żeby jakoś przeżyć. Trafiały mi się egzemplarze z dedykacjami, jak na przykład Jana Lorentowicza, wybitny krytyk i dyrektor teatrów, prezes polskiego Penklubu. Zbierałem poezję, Tuwim Wierzyński, w ogóle skamandryci, dramaty oraz boja który zachował się mimo powstania i mam do dziś komplet i to w oprawie. Po wojnie mieniałem się nawet z panią Żeleńską, bo niektóre tomy miałem podwójne, a innego mi brakowało. Od Leona i Staszki dostałem kiedyś w prezencie, hmm, chyba to było na gwiazdkę 42 roku, Jejca, którego mam do dziś z taką dedykacją. Młodemu intelektualiście, hmm, co proszę, leonostwo. Leonostwo, leonostwo. Jakże się to leonostwo kochało. No na życie i na śmierć. Na śmierć i na życie. Nawet wtedy, gdy Gal czytał z wypiekami na twarzy to swoje Akropolis, trzymaj się za co mogli. Ale nawet gdyby się i pieprzyli, Gal by tego nie spostrzegł. Ale już wtedy Leon lubił popić i z tego popijania wszystko złe, bo on nie poprzestawał na jednym kielichu jak Chmielewski. O nie. Leonowi wszystko się wybaczało, bo Leon był dla nas wielkim artystą, choć tak jak i my, robił za ucznia. Ale on miał talent. To wszyscy widzieli. Miał głos jak Aksamit, oczy Ramon Nawaro. Wielki amant Hollywood lat dwudziestych, konkurent Rudolfa Valentino. Osterwa, bomba, urok, wdzięk! Zostałby powojennym osterwą. Zostałby jego następcą, jestem tego pewien, gdyby nie ta wuda. Scena coraz to mniej go interesowała. Wszystko po wojnie przesłonił kieliszek, a właściwie już butelka. W Lublinie pijany. Pokłócił się ze Staszką i wyskoczył przez okno na bruk. To nie był stopień niżej. To były trzy piętra. I na tym trzecim piętrze została Staszka z jego rozdartą marynarką w rękach. Leon miał taki nieśmiały pół jak Chmielewski nie przymierzając. Tylko wąs golił, jak to kiedyś, bo już nie dziś, robili wszyscy aktorzy. I zęby miał kiedyś, jak ze zdjęcia reklamowego. Jak ze zdjęcia. Ach, Leon. Może cię ten mój Chmielewski obwozi po chmurkach karetą? A, jeszcze jedno. Nie chciałbym się wydawać pedantyczny. Ale, jak wspominam o książkach, nie mogę nie wspomnieć i o tym, że jednego tomu pism boja Żeleńskiego brakowało mi jednak po wojnie. I tak się złożyło, że ten brakujący tom miała w swoich zbiorach Zosia, czyli moja żona. Wniosła go w posagu. Ona twierdzi nawet, że to był prawdziwy powód, dla którego ożeniłem się. Ale ja twierdzę, że to nie był żaden powód, co najwyżej pretekst. A to nie to samo. A teraz o Chmielewskim. Wspominki ostatnie i złożone. Złożone z tego co zapisało się w mojej łepetynie w latach najodleglejszych i w pamięci mej matki. Nie sposób tego już rozdzielić. Tak czy inaczej, byłem wówczas szkrab i liczyłem lat pięć i nie pojmowałem, co się wokół mnie dzieje, ale że coś się działo, to wiedziałem. Któregoś dnia ojciec mój wezwał Chmielewskiego i powiedział, no, niech Chmielewski jedzie na tę stację, bo pora. I ostrożnie mi wracać bez popisów, rozumie Chmielewski? No, co mam nie rozumieć, obruszył się. Ale co tu gadać, Chmielewski musiał się popisać, bo jak już wracając, kareta w bramę wjechała, to tak z bata strzelał, tak strzelał. Zbiegła się cała rodzina, otworzyły się drzwi karety, z której wysiadła moja matka. Lecz, czy to naprawdę była ona? Taka jakaś szczuplutka, bledziutka i z zawiniątkiem na ręku? Wtedy nie wiedziałem, że to jest właśnie becik. A w nim coś ciemnego i małego zapakowano, i to coś miało czarne oczka, bardzo wesołe oczka, i było moim nowonarodzonym w warszawskiej klinice braciszkiem. Mama powiedziała. Nie gab się, tylko przynieś tu dla niego trochę wody. Nie pytałem, po co woda. Ważne, że to był on, ten mały czarnuch. Siostrę już miałem, więc po co mi druga. Pobiegłem więc do kredensu i po chwili z dumą wniosłem tę wodę w porcelanowej filiżance na spodeczku i ze srebrną łyżeczką. Czyś ty oszalał? zapytała mama. Więc się obraziłem i z płaczem uciekłem na podwórze, do Chmielewskiego który właśnie wyprzęgał konie i zdejmował z nich paradne szory. – Co się smarczesz? – powiedział. – Tamto takie małe, ani razu w drodze nie zapłakało, nawet jak z bata strzelałem. Będą z niego ludzie. Tamto, jako Beniaminek, zajęło moje miejsce i wkrótce zawojowało cały dom. Więc niby cóż w tym dziwnego, że kiedy nastał tego pierwszego dnia, Chciałem go tak ugościć i uhonorować. Albo to ja jeden, wszyscy powariowali. To prawda, nie przestraszyło go strzelanie z bata. Nie przestraszyło inne nienawiat strzelanie. Dwóch miesięcy zbrakło mu do ukończenia dziewiętnastu lat, gdy 24 sierpnia 1944 roku. Zginął od pocisku granatnika na ulicy Belgijskiej, na Mokotowie. A nazywał się Mazur, od tej ziemi, z której pochodził. Podchorąży Mazur, zastępca dowódcy plutonu 1138, trzeciego zgrupowania AK. Po Chmielewskim z został Księżyk. Wraz z Księżykiem rozpoczyna się coś bardzo dziwnego. Rozpoczyna się bowiem opowieść, którą był nazwał paraboliczną. Tu przypomnieć trzeba, że w języku polskim słowo parabola ma dwa znaczenia. Pierwsze to krótka opowieść alegoryczna. Drugie to definicja linii krzywej łączącej dwa oddalone miejsca od stałego punktu i od stałej prostej. Takie są pokrótce sformułowania i oba tu będą pasować. Te moje punkty są od siebie oddalone niezmiernie i w przestrzeni i w czasie. Dlatego muszę zacząć od oczywiście od szpargału, od pewnego papierka, który się w moich szpargałach znajduje. Mam kilka teczek z tymi szpargałami. Na jednej napisałem dokumenty rodzinne, na drugiej dokumenty najstarsze, na trzeciej teatralia. I właśnie tu znajduje się rzeczony papierek. A cóż może mieć wspólnego Stangret Księżyk z teatrem? A jednak ma. Nie dosłownie, ale właśnie parabolicznie, symbolicznie, alegorycznie, czy jak tam by przypasować. W teczce teatralia przechowuję listy, które otrzymałem kiedyś od moich profesorów. Edmunda Wiercińskiego, Jana Kreczmara, od moich dyrektorów. Wila Machorzycy, Bronisława Dąbrowskiego, telegramy od Leona Schillera, Eugeniusza Poredy, i tak dalej. I karteluszek świstek, na którym ręką Jacka Woszczerowicza, ołówkiem, wypisano wskazówki, jak świecić reflektorem na duchy w drugim akcie wesela. Po garzach, po garzach powiedziałby Leon Schiller. Był rok 1945. Miesiące luty-marzec, gdy z teatrem Wojska Polskiego znaleźliśmy się w Katowicach z tym właśnie spektaklem reżyserowanym przez Woszczera. Liczbę mnogą stosuję tu dlatego, że znaleźliśmy się tam całą gromadką. My, to znaczy, absolwenci podziemnego pistu. Wszyscy byliśmy za statystów kosynierów, kiedy to coraz więcej nas siewali w finale. A niektórzy dostąpili zaszczytu pierwszej roli: Zosia Mrozowska, maryna, czy Rulki, Andrzej Łapicki, kuba. Ponieważ mój występ był dopiero w finale aktu trzeciego, więc w akcie drugim kazał mi Woszczer, mniej Staszkowi Bugajskiemu, obsługiwać reflektory, tak zwane prowadzące. Prowadziliśmy więc w tych upiornych, punktowych światłach pojawiające się upiory na czele z szelą. Jarek Skulski. Moje następne podejście do tegoż dramatu miało miejsce w Warszawie w roku 1961 w teatrze polskim, gdzie za dyrekcji Stanisława Witolda Balickiego spektakl ten reżyserowałem. Grali w nim świetni aktorzy. Między innymi moi byli profesorowie z pistu: Jan Kreczmar i Marian Wyżykowski, oraz Romanówna, Tadziokondrat, Staszek Jasiukiewicz i wiele innych znakomitości. Recenzenci na mnie suchej nitki nie zostawili. Szczególnie niejaka pani Karczewska. Nie pamiętam już, co napisała, pamiętam tytuł napaści wręcz furii tej pani: Wesele wśród grzybów i pleśni. Bardzo mi się ten tytuł spodobał, więc go zapamiętałem. Był to okres mody na nowe odczytania klasyki. Okres, który wiele szkód narobił i wiele wprowadził pomieszania pojęć i kryteriów. Ale ja sam nie uważałem tego przedstawienia za udane. Szczególnie akt drugi. Ten nieszczęsny akt drugi. Nie był dobry. Ten właśnie z duchami. I na tym można by sprawę zakończyć, gdyby nie moje prywatne wesela. Te bez cudzysłowu. Cholera to słowo wesele z cudzysłowem, czy bez? Całe życie mnie prześladuje. Słowo widmo. Pod koniec wojny uwidziało mi się żenić, więc wziąłem ślub w kościele w miejscowości Jazgarzyw pod Warszawą. Ze ślubu, jak wiadomo, prosta droga na wesele. Ale na tej drodze stali żandarmi niemieccy i zabrali mnie z Tantepede, czyli z miejsca albo bez zwłoki, jako że to była łapanka, do wyładowywania węgla na stacji ciuchci Warszawa-grujec. I do wesela nie doszło. Ale ja byłem zawsze uparty, jak ten kozioł, więc myślę sobie, jakże to tak żyć? Bez wesela? Więc ożeniłem się po raz drugi. Ale ponieważ druga żona wniosła w posagu tylko ten wspomniany jeden tom boja i na dokładkę stary tapczan, bardzo solidny tapczan, czego dowodem mam nadzieję nasze dzieci, Małgosia i Jacek. A ja też byłem jak ta mysz kościelna, więc wesela nie było za co zrobić. Zjedliśmy ze świadkami pieczoną kaczkę zakupioną w restauracji, wypiliśmy po kielichu. Niestety, niestety, nie tym starym kielichu Arona. I cześć. I wreszcie to wesele pierwsze, od którego zaczyna się, czy kończy, linia paraboliczna i wszystkie te weselne dywagacje. I to wesele zapisało się jakoś szczególnie. Wesele księżyka. Już samo to nazwisko brzmi dobrze, no nie? Wesele odbyło się. W wozowni, księżyk uprosił ojca mego, żeby mu zezwolił, ale długo musiał molestować, bo ojciec w zasadzie nie miałby nic przeciwko temu, gdyby nie obawa, że jak się popiją, rzuci który nie do pałek i będzie pożar. Pożar owszem był, ale nie wtedy i nie od papierosa. I nie wozownia się spaliła, ale nasz stary dwór, który miał ponad sto lat. Choć krzepki był jeszcze i urodziwy. Nowy dworek, choć nowocześniejszy i z dwiema łazienkami, to już nie było to. Ale tymczasem targ w targ, ojciec zgodził się, ale powiedział. Tylko żeby mi tam bijatyk żadnych nie było, bo przegonie. A wiadomo, jak to na wsi, czy to z racji wesela, czy w ogóle, to bez bitki mało kiedy się obejdzie, zaraz w ruch idą gwichty. Gwichty to były ciężarki, wagi pół czy cały kilogram, inaczej mówiąc odważniki na doczepionej sprężynie, którą puszczało się w ruch i rozbijało łeb. Z wozowni wyciągnięto wszystkie pojazdy, umajono ją gałązkami, postawiono stoły, ławy, i wszystko odbyło się nad podziw grzecznie i jakby powiedział poprzednik księżyka, legancko. Byliśmy zaproszeni, bo jakże inaczej. Jak weszliśmy, to orkiestra zagrała marsza na powitanie. A później zaczęły się oberki, polki galopki i tanga milonga. A księżyk śpiewał najnowszy przebój. To za grosz, papieros, to mi życie, to mi los. Przyszedł na to wesele dziad ze wsi, superunek jakby żywcem przeniesiony z Bronowic na mazurską ziemię i jak to z dziadami bywa, począł snuć wspominki, ale nie o rzezi galicyjskiej gadał, bo to było dziadzisko pogodne, tylko o koniach, jakie to dawniej ogniste konie bywały. A dla mnie konie to było wtedy wszystko, więc nadstawiłem uszu i słuchałem. Stoję ja na obejściu, dziemdział dziad, i słyszę, jak bryczka turkocze z daleka. Aha, myślę sobie nic, tylko starszy pan jadzie ode miasta. Patrzę ja po lewo, jadzie on. Kapelus ręką tylko trzyma, żeby mu go wiatr nie zwiał. Nie zdążył jak głowy swej obrócić na prawo. A jego już tam nie ma. I no kurz ostał się. I dalej takie różne kawałki, że w ogóle za Ruska to bywało lepiej, jak teraz jest ludziom, bo żadnego tam kryzysu nie było. A jak wesele odprawowali, to u biedniejszych trzy dni, a jak który zasobniejszy, to i do tygodnia. I tak dalej, i tak dalej. Ale ja już dalej nie słuchałem, bo wolałem z dziewuchami potańcować, bo byłem już chłopak, jak się to nazywało na wsi, pod krawatem. Wykrawacił się i poszedł się kawalerzyć, tak się mówiło. Więc skoczyłem się kawalerzyć, a później spocony, ale wesolutki, jak ten szczygiełek, wyszedłem powietrza łyknąć. A już była noc, tyle że z księżycem, który księżykowemu weselu przyświecał. I podskoczył do mnie chłop wielki jak sosna, w pierś mnie szturchnął i chciał mnie bić. Do dziś nie wiem dlaczego. Może był pijany, może mu kto doniósł, że w Rosji Sowieckiej rewolucja była, a może jego dziewuchę w tańcu za mocno ściskałem. Ale ja przecież byłem jeszcze gołowąs, szczyl, tyle że panicz. I wtedy jak z ziemi wyrosło dwóch braci księżyka którzy na to weselisko zjechali przed tygodniem, i jeden z nich coś wyrwał z kieszeni. I to coś błysnęło nagle w świetle księżyca a to był nóż. To był nóż sprężynowiec, którym potem bawiłem się razem z nimi wrzucanie do celu, bośmy się poprzyjaźnili od tej nocy weselnej. I wyskoczył trzeci księżyk, czyli sam pan młody, i krzyknął, szczeknął. I to było jedno słowo: Krótkie zostaw! A temu bratu, z wyciągniętym sprężynowcem, jakby coś się wokół zapaliło. Ale strasznie się zapaliło i zaraz zgasło. I dopiero wtedy się przestraszyłem. Nie wiem dlaczego. Złe ciarki mi przez krzyż przeleciały. Więc z tymi braćmi księżykami nastała przyjaźń. I jak się kiedy pojawili, to nam ze sobą było i dobrze, i ogromnie śmiesznie bo obaj różne dowcipki umieli opowiadać. Czasem zabawne, a zawsze świńskie i mnie się to ogromnie podobało. Ale oni przyjeżdżali mało kiedy, trzy, cztery razy do roku. Jak było lato, to chodziliśmy razem kąpać się do okrągłego stawu, a tam nad tym stawem rzucaliśmy nożem do celu w piętopoli, co przy stawie rosła. Jeden z nich wyciął na jej korze jakby dwa takie półksiężyce niby jako cel do trafienia i powiedział że to jest duba ale to mu kiepsko wyszło no a potem całkiem zarosło wtedy właśnie zacząłem palić bo to oni mnie nauczyli i w ogóle uczyli mnie tak więcej życiowo na przykład jak się do baby brać i co robić żeby jej było dobrze i mówili że jak się będę żenić, to obowiązkowo mnie na wesele zaproszą i że to będzie dla nich zaszczyt wielki. A ja już, że tak powiem, awansem puchłem od tego zaszczytu i nadymałem się jak indor. Kiedyś przynieśli ze sobą butelkę likieru miętowego. Świństwo to było straszne, ale oni widać chcieli, żeby było elegancko. Likier miał zagraniczną naklejkę. Uhonorować mnie chcieli, pomyślałem. A później znikli i długo ich nie było. Co zbrać mi? Pytałem księżyka. Ja skąd to wiedzieć, mam, burknął. On taki zawsze grzeczny, przymilny taki. Bomba wybuchła wkrótce. Z miasta, z powiatu, przyjechała samochodem policja i zabrała księżyka. W kajdankach skazali go nie pamiętam na ile za paserstwo i za ukrywanie łupów więcej mu nie udowodnili ale braci księżyka tych to na długie lata bo nie tylko że kradli ale napadali na ludzi z bronią w ręku i zażynali chyba któryś złapał do żywocie wolałem o tym nie myśleć ale to łatwo tak powiedzieć nie myśleć jeszcze dziś, dzisiaj jeszcze, nie bez zażenowania spisuję dzieje tej mojej młodocianej przyjaźni. I zaraz przypomina mi się ten fragment wesela. Tego wesela, który tak dobrze znam na pamięć. Dziad. Kto? Ty we krwi? Precz piekielny. Szela. Ja weselny. Ja weselny. Dajcie, bracie. Kubeł wody, ręce myć, gębę myć. Chce mi się tu na weselu żyć, hulać, pić. Przyszedłem tu do wesela, bo byłem im ojcom kat. A dzisiaj ja jestem swat. Ale księżyki nie pochodzili chyba z Galicji, i dla państwa mieli niejakie względy. I tak się kończy ta moja opowieść paraboliczna. A jakie przesłanie? Przesłania są dwa. Pierwsze: Wprawdzie wesele jest moim ulubionym dramatem, ale może nie powinno się realizować rzeczy ulubionych. Bene, choć widziałem wiele instynizacji wesela, żadną nie byłem tak urzeczony, jak gołym tekstem. Owszem, bywały świetne role. Na czele z kreacją Andrzeja Szczepkowskiego w roli gospodarza w nieudanej premierze Deimka, w tymże teatrze polskim w roku 1986. Najtrudniejszy jest jednak akt drugi, ten z duchami. I ja o tym wiedziałem od dawna, już w tym katowickim przedstawieniu, gdy w punkciaku prowadziłem szelę. Źle grał go nieboszczyk Jarek Skulski, największy pijak wśród aktorów. Szele i inne zjawy. Nawet w konwencji filmowej zdawałoby się o wiele łatwiej. Nie udało się Wajdzie rozwiązać tego węzełka. Zawsze tu się pojawia jakiś teater, coś udawanego, albo też manierka realistyczna, albo denta poetyckość. A w życiu takie to. Prościutkie. Moje szele księżyki hulali wprawdzie i pili, ale sukien swych nie prali.